Witamy serdecznie. Znajdujemy się w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W tym roku mamy możliwość uczestniczenia w warsztatach medialnych oraz muzycznych, które są związane z pallotyńskim spotkaniem młodych. Specjalnie dla Państwa nagraliśmy reportaż, w którym pokażemy wszystko od kuchni. Zapraszamy. W dniach 1-7 lipca odbyło się 11. pallotyńskie spotkanie młodych. Przeszło 60 osób wzięło udział w warsztatach medialnych i muzycznych. Organizujemy warsztaty w tym roku po raz 10. W zasadzie rozpoczęły się one od zorganizowania takiej, można powiedzieć, oprawy osób, które będą posługiwać na pallotyńskim spotkaniu młodych. Tak rozpoczęła się ta nasza 10-letnia już przygoda z zespołem, który nazwaliśmy Pallotyńska Diakonia Muzyczna. Zespół został zorganizowany na potrzeby pallotyńskiego spotkania młodych, ale tak później zaczął ewoluować, pojawiali się nowi ludzie, co roku ktoś przybywał. Zespół liczy około 120 osób. Posługujemy też w ciągu roku. Jestem po raz pierwszy na warsztatach muzycznych, ale już w 2015 roku byłam na finale pallotyńskiego spotkania młodych i właśnie wtedy pojawiło się we mnie takie pragnienie, żebym przyjechała na warsztaty, a szczególnie chciałam na warsztaty muzyczne, bo kocham muzykę. A co robicie na warsztatach muzycznych? Uczymy się prawidłowego takiego śpiewania, kontrolowania oddechu, dykcji, artykulacji i takich innych spraw typowo muzycznych. Oprócz rzeczy muzycznych, których uczymy się sztuki śpiewania, jest taka niesamowita atmosfera też obecności Pana Boga, bo uczymy się, a raczej doświadczamy obecności Jego poprzez nasz śpiew, poprzez nasz udział. Jest z nami ksiądz Łukasz Gołaś, organizator warsztatów medialnych. W tym roku grupa młodzieży jest liczna i bardzo ambitna i skora do pracy. Co ksiądz myśli o tej młodzieży? Ja jestem w szoku i ten szok nie dociera do mnie do dnia dzisiejszego, trzeci dzień warsztatów medialnych. Nawet się nie spodziewałem, że tyle osób weźmie udział w warsztatach medialnych, bo tydzień temu jeszcze 9 osób było zapisanych, nie byli pewni, czy na 100% przyjadą, a jednak 19 osób bierze udział w warsztatach medialnych, plus obsługa jest nas 25 osób, którzy tworzymy te warsztaty. Jestem w szoku, pozytywnym szoku, bo to są piękni ludzie, którzy chcą coś dać od siebie, ale też nauczyć się, bo u nas generalnie my mamy zachwycać tym, co robimy na co dzień. Radio Paloty, FM Misericordia, czy inne dzieła, które podejmujemy. Zobaczcie sami. Jesteście dziennikarzami, reporterami, redaktorami, operujecie kamerą. Do tej pory doświadczaliśmy tego, bo opowiadali nam o tym, wczoraj byliśmy w telewizji polskiej, a dzisiaj już sami stajemy za tym sprzętem, aby przygotować się dobrze do pallotyńskiego spotkania młodych finału, żeby później obsługiwać to wszystko, co ma miejsce tutaj w Ołtarzewie. Znalazłaś się na warsztatach medialnych. Powiedz nam, jak to się w ogóle stało? Moja mama dziennikarka wyhaczyła te warsztaty w internecie i tak oto jestem. Jak ci się tutaj podoba? Warsztaty od samego początku były bardzo interesujące, lecz najbardziej mi się podoba dzisiejszy dzień, ponieważ są to już takie praktyki tak naprawdę i bardzo mi się podoba. Fajnie jest bardzo. Bardzo fajna młodzież. Fajne jest to, że od początku się tak bardzo zaangażowała w te warsztaty, że są wszyscy bardzo podekscytowani tym, co się tutaj dzieje. Na początku było dość ogólnie, ponieważ wszyscy byli wprowadzeni w media i w techniki różne tego, jak posługiwać się tymi mediami, jak się prezentować przed kamerą, w radio, więc takie bardzo ogólne rzeczy, ale dzisiaj już ruszyliśmy na 100%. Fajne jest to, że każdy dostał swój przydział, jeżeli chodzi o radio, telewizję. Wszyscy wiedzą, czym mają się zajmować. Nareszcie. Dzisiaj środa, więc taki najlepszy dzień na to, żeby zacząć już pracować nad tym, co kto ma robić podczas PSM-u. I cieszymy się tym, że wszyscy bardzo chętnie do tego podchodzą.